Dobry wieczór, Weroniko. Miło Cię widzieć. Muszę zrobić taką mini rearanżację. Siemens. Cześć, Siemon. Na Pokemonki wszedłeś, widzę. Dobrze, dobrze, to się szanuje. Tersonek. Jak głośno, łe. A ja jestem głośny, czy gra jest głośna? Jeśli ono może być gierka głośniej troszkę, minimalnie, nie? Na przykład tak może być gierka, tak może być gierka, tak może być gierka, tak może być gierka. W każdym razie. Zekrom, zbrodniarz wojenny, prawda, i tak dalej. Ja. No, słuchaj. Bo o to chodzi, żeby było mnie słuchać dobrze i gierkę. Nie? Patrzcie, co ogarnąłem. Z ciekawości coś sprawdzę jeszcze, wiecie? Menedżera zadań. Patrzcie, co zrobię na przykład. Tak. Gitara. Napiję się pićka. Jestem chłopcem, śuraskiem jestem. Yes, I am boy. Boy. Yes. Yes, this is my name. Mój najlepsi przyjaciele, Heren i Bianca. I to ja. Jestem niby czarny, hi. Czy jestem niby czarny? Fajnie wypadłaś. Nef friends, nef Pokemon and nef friends. Napiszcie mi, czy wiecie, czy gierka nie jest za głośna. Jak jest za głośna, to jeszcze mam możliwość zmienienia głośności, nie? Ach, cykl dnia i nocy. Pory roku. O, Heren, Pawlik, tak, to Heren. To profesor Juniper prezent nam przyniosła. Gdzie jest Bianca? O tak, to jestem ja, roztrzepana, spóźniona Bianca. Znamy się 10 lat i w ogóle to Bianca właśnie jest. Dziękuję, Pawlik, dziękuję. Znaczy, przepraszam, Heren. No. Zatem muszę wybrać Pokemoka. Macie szansę na wybranie Pokemoka. W czasie, kiedy ja sobie to jeszcze robię realizację na drugim ekranie. Aczkolwiek od Weroniki dostałem już info. Jakiego sugeruje mi wybrać. Może pokażę, jakie to są Pokemoki w ogóle, żeby nie być tak gołosłownym. Opened a gift box. Tak, właśnie, opened a gift box. Tu przyniosłem wam Pokemony każdego dla jednego i wybierzcie se. Profesor Juniper, to ona właśnie. Otwieramy boxa, prawda? Są trzy urocze Pokemonki, tu wy je widzicie na głównym ekranie. Jest do wyboru albo Sniwy, czyli roślinny wąż. Wąż na nóżkach i rączkach. Prosiak, świniak, zbrodniarz wojenny z typem walczącym później. I Oszawot, czyli wydra. Ale nie mogę ten... Aha, dobra, no ogólnie są takie trzy Pokemonki tu. Raz, dwa, trzy i będę sobie tak... przeklikiwał, żeby był namysł. Czekam na ostateczne wydanie rozkazu przez Weronikę. Kogo mam wybrać? A tak naprawdę po prostu sobie sprawdzę jasika. Wybór jest oczywisty. No dobra. Weź wydrę. No widzę, że są dwa głosy na wydrę, także...
Na wydra są głosy 2, zatem wyboru nie mam. Cześć Magda w ogóle. Dobra, bo Weronice też mówiłem. Słuchaj Weronika, bo są takie Pokémony do wyboru. Jest taka, taki wąż właśnie na nóżkach. Jest prosiaczek uroczy i taka wydra. I Weronika powiedziała, że ma wybrać. Znaczy, że sugeruje mi wybranie wydry właśnie. Zatem wydra, no. Niech i będzie wydra. Elko na elko. Wydra. Okej, okay, biorę tego Heren, ty wiesz, tego... jak możecie sobie wybierać pierwsi? No i tak, chciałem Sniwy na start, nieważne. No, czy każdy sobie wybrał Pokemona, to fajnie i naklepmy się w pokoju, bo czemu by nie. Nie powinniśmy się klepać w domu, jednak będziemy się klepać w domu. Nie bądź słabiakiem i prawda... No raz, to będą wszystkie dialogi, dialogi w Pokemonach, chyba jajce sobie robicie. Przede wszystkim w piątej generacji walk, w piątej generacji Pokemonków jest kozacka ścieżka dźwiękowa. Nie jest to prawda poziom trzeciej generacji, ale jest spoksik. No i ta generacja pierwsza miała ruszające się sprite'y w trakcie walki. Bo pozostałe generacje, w sensie poprzednie generacje, miały sprite ruszający się w trakcie wystawiania Pokemonów. Okej, okay, osłabimy sobie naszego oponenta. Przyspieszymy oczywiście walkę, bo przecież walkę nie będziemy oglądać walki, nie? Osłabiony ponen, czyli można klepać na pyrkę. Hadzia! Świetnie, że po osłabieniu typa klepiemy mu... A, nie pozwolę ci z tym uciec! Klepa! Jazda z typem. Prosiakiem, świniakiem. On mnie zbija na piąteczkę. Czy jeśli go teraz nie załatwię na hita, to... No, załatwię go na hita, świetnie. Hurra, Oszawot dostaje 43 punkty. Doświadczenia, prawda? Pokonałem Pokemona trenera Biankę. Dostałem jeszcze 500 złotych, dostałem od koleżanki, świetnie. Wow, ale żeśmy rozwalili pokój w ogóle. O, to tak, to może tutaj zawalczymy jeszcze z Herenem. A, Pokemony są super, są takie malutkie, ale silne i przepraszam za pokój. Zobacz tyle. O, to prawda, Heren wyleczył nam Pokemona. Ponieważ Heren wyleczył Pokemona, to też trzeba się z nim naklepać na pyrkę. No, tak, będziesz moim przeciwnikiem w pierwszej walce i zobaczymy, co może zrobić Sniwy. Sniwy też zostanie oczywiście od nas oklep. Bo nie ma co. No proszę bardzo, zbieram ludzi na widownię. Serio? Bez przesady, Magda. Zaraz przyjdzie Magda i Marlena. Też sobie go osłabimy, bo czemu by nie? On, prawda, tutaj zaczyna już agresją pełną, ale na szczęście jego atak bije jedynie 4 punkty żyćka. To muszę tutaj, prawda, prowadzić narrację, tak? Wystarczy jeden Tail Whip. On. Widzisz, kolego, powinieneś najpierw osłabić się obronę, dopiero potem mnie przeatakować. Tylko to, że jesteś szybszy, nie od razu mówię, że jesteś silniejszy. Stałem trenerem, wszystko zaczyna się teraz, prawda, Heren? Zespoileruję kolejną grę, właściwie sam początek kolejnej gry, zostanie game leaderem w sequelu. Taki mini spoiler, bo to właśnie jest pierwszy game leader za tym. No. No i naklepany, prawda, Sniwy. Dobrze bardzo, level 6. Pam pam kazam. Cześć Marlena i nie przyjmuję tego streama. Właściwie to Easy. Już teraz, to nie jest już i nie tylko Easy. To jak komuś mówisz, że gra była łatwa, to mówisz do niego, że Easy właśnie. Mam już kontrolę nad postacią? Mam kontrolę nad postacią, nie mam kontroli nad własnym życiem. Czy to jest Wii? Konsola Wii nie jest nawet zadrapana. To ci to potrafią robić advertising, nie? Options. Text speed fast, battle scene on, battle scene shift. Stereo. Confirm. I nim zawsze w sercu. No Easy. Jakieś inhiby. Przepraszam za problem, kobitko, my tu posprzątamy, nie ma co sprzątać. Profesor Juniper, idziemy do Profesor Juniper, szybko Profesor Juniper. Marlena jaka agresywna. Włączyło, wiesz nawet, filtr.
Pokémony walki są takie, prawda, tutaj i w ogóle walki są fajne. Mamusia teraz leczy nam Pokémonki i tak dalej, i tak dalej. O, twoje Pokémonki są super. Jesteśmy cross transceiver, czyli jeśli ktoś jest ex-transceiverem, jeśli jest trans, no to jest extra trans, nie? Twoje prawdziwe oblicze? Ja wiem, znaczy właśnie nie wiem. Teraz już wiem. O, nietoperzy latają, mogą się wplątać komuś we włosy i tak dalej, i tak dalej. Prędkość poruszania nie powala. Nie pamiętacie, co mieliśmy zrobić? Mieliśmy chyba z tą profesor Juniper porozmawiać, nie? Walić to, idziemy do krzoków. Dziewczynka nas nie zatrzyma. No Heren, co ty robisz? Chcesz sobie iść gdzieś z Pokémonem, ale musimy podziękować. Profesor... Aha, profesor Juniper oczywiście mieszka w największym domu w mieście. Pewnie jako jedyna jest po studiach. Jedyna skończyła edukację gdzieś dalej niż szkoła podstawowa i teraz jest profesorem i zarabia wszystkie pieniądze tego miasta po prostu. Cheer becomes harem on their language, cool. I don't really know what you're saying, Spiro Joel, but nice to see you, man. No gdzie ta lampadziara? Przecież tutaj mieszkała szpula, no... Nie będę rozmawiał z rodzicami, bo jeszcze powiedzą, że coś tam, coś tam. Powolnie jak stardiowali bez modów. Idź w dżunglę. No, szedłbym, ale... O, jest, Bianca. O! Nie, nie, tysiąc razy nie, jesteś jeszcze za małym gówniokiem. Podłasz pulo, nie wyjdziesz na żadną imprezę. Okej, okay, okej, okay, jest spoko, będę czekała z przodu. Widzicie, ona po prostu jest... W 2011 była hipsterką już. Lampucera. W 2012? Jungle Deep. Jungle Deep. No, bez kitu. Okej, okay, to spotkajmy panią profesor. Pani powie nam, żeby mówić do niej więcej. Ech. Znamy imprezę, to jest. Czekałem na was, młodzi ludzie. Tu przedstawia się, jesteśmy Juniper. Znamy panią. Chodź tu, Heren. Prawda, zachowuj formalności. Jestem profesorką. O, oh jest Beyoncé, okej, okay, okej, okay. Spiro Jewel. Oszałot nickname. Nie wiem, jak może się nazwać. Wydra. Można nazwać ją jakoś, nie wiem, wyderka. Szybko, szybko. Sprawdzę ze face'a, żeby nie było, że wiecie, że coś tam po prostu... Nie, to nie jest to fajne imię dla Wydry. O, proszę bardzo, już tutaj... No za późno już, tutaj kto jest za późno, dostałem, prawda, na drugiej platformie. Dostałem imię, prawda, na drugim. Tertut. Nie dostanie się tutka. Czy Adam Mickiewicz to jest Magda? You did put ENG/PL on title somehow or English here. I'm not going to write names in this one. No problem, main. Nie tut, już dostałem imię. Jego imię to Duduś. Tutaj nie masz. Dudusz. Dudusz? To prawie jak tutusz. Więc możemy pójść na. Może pójść na, prawda, kompromis i będzie tutuś. Tutuś, proszę bardzo. Tak duduś, tylko tutuś jeszcze dodatkowo. Widzicie, ja też jestem w stanie, prawda, dogadać swoim widzom i tak dalej. Tutus, prawie jak Tytus z MediaMarkt. Sprawiedliwość, justice for Tutek. Huh? To your future, jak to mówią. To your future. Spójrzcie, tak połączenie Tutka. No, prawda. Upewnię, że był zupełnie Pokédex. Co z tego, że w tej wersji nie można złapać wszystkich Pokémonów?
No i gitara. The Professor Asket Us to Go an Adventure. Nie mam czasu, to nie jest visual novelka, tylko Pokémony. Biegniemy. Pawlik, czekaj. O Jezu, matka mnie dopadła jeszcze przed domem. Mapa miast, pewnie. Czy ktoś w dzisiejszych czasach korzysta jeszcze z map miast? Ja mam na przykład mapę miast. To co to? Co robię? Wiecie, możecie na przykład... nie wiem. Prawda, być na czacie. To jest zazwyczaj to, co czat robi. Jest na czacie. A to jest w ogóle dobra akcja, nie? Dziesięciolatek wyrusza na wyprawę po wielkiej krainie. Powodzonka, nie? Nutanie? Zawsze można robić nutanie. Nut! Tak można robić. Ewentualnie... Mogę zrobić ASMR stream. I to będzie stream jak ASMR i będę mówił tak przez całą audycję po prostu. One, two. O, razem zrobiliśmy wspólny krok na Route 1. Pamiętam to jeszcze z fabuły. Więcej nie pamiętam z fabuły. Pamiętam, że jest jeszcze N. Taka postać, nie? O, to tu jak spotkacie Pokemona, to spuszczacie mu lanie. Tutaj, prawda, profesor Juniper daje nam guidę na temat opania. I znowu. Nie lubicie ASMR? Dobrze, już. Ale wiecie, teraz to chociaż muzyczka leciała w tle. Najgorzej to było, jak robiłem ASMR, jak... w Hearthstone to było. W Hearthstone po prostu był dźwięki z gierki, było tylko tak cichuteńko, nie? Wtedy tak mówiłem, robiłem. Jakby ten patrat był shiny, no. Śmiesznie by było. I właśnie... Dźwięki z Hearthstone'a było tak cichuteńko, nie? Ja tak mówię i w pewnym momencie oponent robi jakiegoś topteka i mówię: no pierdolone, zacząłem się drzeć, nie? I wszystkie trzy osoby, które były na streamie, się wystraszyły wtedy. Świetna historia, nie sądzicie? Dostaliśmy pokekule. Pokeballs. Zatrzymacie taki rodzaj śmiechu? No nie, bo chodzi o to, że... Nie będę robił ASMR, wiesz o co chodzi. Kojarzę, że była taka akcja, że jakaś laska, która robiła stream ASMR, kichnęła w trakcie, nie? I po prostu czat wypierdoliło. Zróbmy coś fajnego, Heren, złapmy Pokemony. Ja i Tepik zrobimy wszystko świetnie. Czemu chodzicie tak we trójkę? Już nie chodzimy we trójkę. Ale gejoza jakaś? Jezu, prawie bym powiedział N-word you gay, ale nie powiedziałem tego. Powiedziałem N-word you gay, a nie N-word you gay. Jakoś dziwnie wygląda... to. A jak nacisnę, to się zmieni jakkolwiek? O właśnie! To powinien grać chyba na takich ustawieniach. Bo tu coś się... pokiełbasiło, dobra. To tak chodzi w trójkę, no. Ty, Marlena, to ty grałaś w Black i White? Jeśli... Marlena dobrze mówi, no. Come on, bra. O, widzę tutaj, prawda, mamy Twitch person. Prawda, tutaj wyskoczył nam dziki Pokemon w postaci Lillipupa, czyli w postaci Pokemona Yorka. Ponieważ akcja gry dzieje się w Nowym Jorku, to atakują nas Yorki. Karuzela śmiechu, po prostu. No to tak, to masz rację, no. Tak jak Marlena napisała, będzie randeczka UWU. Hadzia. Proszę bardzo, Nowy Jork zaklepany. Właśnie nasz tutuś dołączył do gangu. Ten wszystko do Black White, a potem już nic. Serio? A nie, przecież grałaś w Sunny, ale that joke. O ty, jeszcze mnie insultować będzie. Hadzia. Nie ma miejsca na insulty. O nie, przecież miałem już stab. No, nie będziemy marnować stabów na Lillipupa. Hadzia! Smutną sprawą w Blackach i White'ach jest to, że... Co? Masz tylko Oszałota? Nie zapowiadałeś nic i Oszałot jest samotny? Idę do Akumulatora.
A, telefon dzwoni. Ale wiesz, Marlena, na pierwsze 3 minuty to jest tutorial, nie? To jest smutne. Patrzcie, mamy wideokonferencję. Profesor i troje uczniów chodzących razem w trójkę wszędzie. Jak w życiu prawdziwym. Jeszcze nawet nie zaczął. Dobra, akumulator Pocket Center. Doczytałem, że Pocket Center, czyli pewnie tam trzeba iść. Póki się nie da biegać, to jest to naprawdę smutnym człowiekiem, ale... Fast Growing Town. Nie wygląda jakoś szybko, ani rosnąco nawet jakoś bardzo. O, to jest Heren, prawda? Eren Cioto. O, to jest ten profesor Juniper i właśnie opowiem ci o tym, jak został wyruchany system Pocket Center, że teraz sklepy są w Pocket Centrach. Nigdy nie chodzi przy jakichś frajerów. Nie wiem, ja tak nigdy nie chodziłem. Czy my tak nie chodzimy? Myślę, że mogła to chodzić, Marlena, właśnie. Welcome to Pokémon Center, ja tu jestem, prawda, lecznicą pokemonową i wyleczę ci pokemony. Dziękuję za lecznictwo pokemonów, pełne życie, wrócimy się z powrotem. Właśnie mój żart, który tutaj prowadzę, no... To, ja to wiem! To dobrze, to gitara. Że się już poświęcę go również, to świetnie. O, i tu jest, prawda, sklep, bo nie opłacało nam się Tony Hanks. No, thanks. To jest, prawda, sklep osobny, bo nie opłacało nam się robić, znaczy, robić sklepów osobno, tylko właśnie sklepy teraz są w, prawda, Pokécentrach. Nie wiem, kto to projektował, ale... Coś się dzieje na placu. O, chodźmy zobaczyć. Na polu coś się dzieje, na placu czy na dworze. Ty, chodź na sek. O, to jestem ja, tutaj, prawda, Villain, mam na imię Gettyst, jestem z Getta, wiadomo, Nowy Jork, tak jak mówiłem. Jesteśmy drużyną plazmy i tutaj, prawda, Pokémon są naszymi partnerami, tak właśnie powstało Fury. Architekt Poko, jak projektował, no. W tym mieście mieszka może z 10 osób. Czy macie odpowiedzi? Halo, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No zakładając, że pracownicy Pocket Center są miejscowi, to w tym mieście mieszka max 20 osób. Piękny mają plac. Musimy wyswobodzić Pokémony, używając Pokémonów, które są zniewolone. To jesteśmy my, zwinęliśmy nasze banery, tak właśnie wygląda obóz narodowo radykalny i tak dalej. Syn go oglądał i wiecie. O, to mężczyzna, matematyka wyższa, tak jest. Wywolić Pokémony to nawet nie jest możliwe, przecież Pokéboli nie da się, co, dopisać Pokébola? O, a to jest N, tak, jestem ja, N, twój Pokémon, ale fajny. N, 2, 3, 4. Tak, mówią, o, nie możecie nawet słyszeć też, ale smutno. Nazywam się N, a ja jestem C, a to jest P. Uzupełniam Pokédex. O, Pokédex, czyli musicie... Wiele Pokémonów zniewolić w Pokébolach. Jestem trenerem też, ale nie mogę się... Pokémony naprawdę są takie radosne. Pozwól usłyszeć głos twojego Pokémona. O nie, walka. To czas na walkę. Pokémon Trainer N. N jak... Neurotyk. To on heroina tej gry. No, on jest heroiną tej gry, Marlena akurat ma rację. Watergun. No, ale on jest akurat heroiną tej gry, to prawda. Nawet nie ma się miejsca na śmiech. Purloin robi nam stratcha, ale my na to się nie damy podejść w żaden sposób. Pozdrowim Watergun. Ty i twoje starzy ludzie, ja też czuję się starym człowiekiem. Ty jesteś stary i to dziecko jest stare. Nie ma tak odpalić sobie przycisk A na turbo, nie? 85 to nie jest stary? Trochę jest. My tu... Słuchaj postaci gry. O, Pokémony są w Pokébolach i Pokémony nigdy nie będą perfekcyjne. Muszę zmienić świat i one są moimi przyjaciółmi, prawda? I tak dalej. Uuu, ale dziwny gej. Guy. Hehe, żarty słowne. Je, 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 je.
kiedy liga nie prędko. Do Stratton City i tam będziemy się napierniczać z jakimś typem z boczyńcem. Więc zapiszmy gierkę. Zawegamy. Tego co pamiętam, to w piątej generacji tego się tak długo zapisywało, po prostu to była jakaś masakra. Chyba w czwartej się zapisywało, tylko dłużej. Robisz nazlok? Nie, nie robię nazloka. Jestem za bizdą, żeby robić nazloki. Szczerze mówiąc. Save state, shift, aha, zapisuję się po prostu, shift F1. Okej. Okay. Jestem pizdą, żeby robić nazloki, szczerze mówiąc. Dobra. Wiesz co, Marlena, jeśli lubisz nazloki i takie rzeczy, to ogólnie myślę, że możesz wpaść kiedyś, bo jak grywam w jakieś starsze gierki, w Fire Redy, Emeraldy, coś takiego, to robię sobie nazloki właśnie randomizery. To jest spoko. Ktoś napisał na Discordzie i trochę przypek sprawdzić, więc może nie sprawdzę. Sprawdzę, chuj, wytrzymam. Uff. Tylko powiadomienie, że jak ktoś tam sobie zrobił live streama, ale obstrałem się, że wyskoczył mi to jakiś bepis albo coś. Pup, pup, pup. Wiecie, jak pięknie znam muzykę tej gry? Gram w nią drugi raz. Marlena lubi stare rzeczy, ja też. Gry w sensie. Route 2. No i Jezu, przestańcie do mnie dzwonić, nie mogę ich ghostować? Halo. No, mamo, nie będę na obiad. O Jezu, stalkuje mnie. Dobra, buty do biegania, nieważne, to może stalkować. Spoczy, niech będzie. Trzymaj B, aby biegać szybciej. Tak mówią, tak piszą. Enjoy your trip. Miej przyjemność ze swojego tripa. Nie możesz spierniczyć z walk. Jakieś fajne Pokémony są, musimy połapać. To nie Pokémona Nowego Jorka, ani Starego Jorka, ani żadnego innego Jorka zasadniczo. Czy ja mogę Backspace normalnie zmienić? Nie mogę tego zmienić. Gdzie te Pokémony? No są Pokémony przecież. Na przytylu. Proszę mi tu nie robić bad tripa, to była fabuła. Jak będzie randka z N-em, to też nie będzie Pokémonów. Proszę, już się bijemy, już. Właśnie zabiłem dzikie zwierzę. Dumne z siebie jesteście. I to społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Sumary, prawda? Ataki. No. Pokémon Shield Sword. No nie, uważam, że akurat Shield Sword... No, może zacznijmy od tego, że nie mam Switcha, tak? Więc to... U, patrzcie, wkurzona wiewiórka. Nie mam Switcha, więc... Więc trochę tak... I tak bym nie kupił, tak? No. Ale... No, jakbym miał Switcha, to bym pewnie kupił. Ale nie jest to gra, dla której bym kupił Switcha. O. Przynajmniej dla mnie nie jest to system seller. Dla mnie jedyny system seller to, wiecie, jak jest na przykład seller w Rosole. Czemu mówisz, że to Summary? Nie rozumiem. A, Summary. Wiesz co, Damian, zasadniczo... wszystko mówię tak, jak jest napisane. Oschawot na przykład, nie? Czy tam Heren. Summary. Ja nie jestem za dobry z angielskiego, szczerze mówiąc. AS. Zapomniałem też, jak często w tych Pokémonach po prostu się pojawiają... Są Wild Encountery, nie? To jest masakra, ale pograindujemy sobie chociaż troszkę, prawda? Zostałem zbrylowany przez wściekłą wiewiórę. Ze wściekłą wścieklizną. Brzmi teraz na taką tackle. No, będziemy mieli pierwszą klepę tutaj z jakimś kmiotem. No... Jakimś pruchlokiem. O, to trener łapie oczy i walczą, stykają się wtedy Pokémonami. Ach, Patrat. No dobrze. Dzisiaj powinno czytać Patrat. Patrat, ale jest to Patrat. Tyle. Niech mi nikt nie mówi, że jest inaczej. A jak powie, no to powie, no co wam powiem. O, jakbym grał w te...
trzecią generację, to wtedy bym często robił tu, bo jak się robi tu. O, patrz. Przeskoczę i już nigdy nie wróci do domu, bo nie mam Pokemona. Tutaj kolejnego naklepiłem Ufoluda. Aha, świetnie. I really love Pokemon Battles, bo uwielbiam zmuszać zwierzęta do walk. Purloin, świetnie. Dalej naprzód Oshawott. Oshawott to taki Pokemon, który pewnie mieszka w Ostawie i wtedy mógłby się nazywać Oshawottawa. Na przykład. Chciał użyć Assist, nie mając innego Pokemona w drużynie. Ciekawostka, Purloin ma abilitkę Prankster, dzięki czemu mógł użyć tego przede mną, mimo że jestem od niego szybszy. O nie, muszę przebiec przez trawę. No a Peta miała w ogóle jakieś problemy z Pokemonami, nie? W sensie problemy z Pokemonami. Próła się o Pokemony. Dobra, słuchajcie, złapiłem Pokemona kota, Kichimichi. On ewoluuje w takiego jakby Geparta. Więc wymyślcie imię dla niego. Jak nie wymyślicie, to by się nazywał Kizimizi, także be careful. Następnego lewika będą się zredukować po prostu delay do minimum, bo teraz on zdaje się 5 sekund chyba delaya. Więc żeby nie było przypału i żeby była lepsza immersion, to... Ciach. Chodź! Pcium, pcium, ciach. Już mówisz o takich rzeczach? Peta? Zapraszam ich serdecznie. Moje drogie N-wordy. Przy okazji to jest samica, więc... Imię dla kota serco. To jest samica. Więc jak już to nie wiem. Akurat ser to nie jest imię za dobre dla kota i... Jestem zmuszony zostać przy Kizimizi. Nie wiadomo, kotu daj mi ser, niepoważni jesteście. Kizimizi. Fucken. Kizimizi, tyle. Ser jest gender fluid, wiem, ale no... Justice for Ser. No, że jakiś jest ten pokon, by się nazywał Ser. Właśnie ile macie lat, żeby pisać Ser na czacie? Wierzcie mi, na pewno będzie jakiś inny Pokémon, który będzie miał adekwatne imię. Tej dislike'a. Niestety, ale wiesz, jakby obsługuje dwa czaty jednocześnie. I drugi czat też potwierdził Kizimizi. No to śmiało, proszę bardzo. Unsubscribed, unfollowed, unlicked. Youngster Ronald, tutaj prawda McDonald jest zły na was o to, ale... Do kota najlepiej pasuje ser. Drugi czat to co z dwunastkami? Tak, tam jest family friendly, tam nie ma mikrofonu włączonego. Takiej elity jak my, wiesz, no słuchaj. Jak w każdej demokracji nie powinno się słuchać większości. Napisałeś moje imię z małej, Marlena, zastanów się nad sobą. Pokemon Trainer Bianca, tej znowu mi robi dosiad. Fuck na roku. Ale wiesz, no w środę byłem u was, nie? No nie, nie chilnąłem sobie Pokemona i ona zrobi mi tutaj chlapci tym swoim psiakiem. Na szczęście jest Braindeadem, więc użyła ataku, który pozwala jej atakować Pokemony duchy, podczas gdy clearly nie mam Pokemona ducha, ale niech będzie. Tam ma swoich przyjaciół i ważnych ludzi. Ach. Wpadki. No dam któremuś Pokemonowi ser, no już nie stentekujcie się. Wszystko wyzerwa.
Jesteście okropne. Szkalujecie wszystkich, którzy są u tego wybitnego... Szkalujecie tego wybitnego, prawda... No, profesora. Się tutaj wypełnia ankietę. Słuchaj, no... Niestety nie mam mnie takiej opcji, ani nie mam prowadzącego roku. A wy jesteście po prostu szkalacze, dziewczyny. Okropne. Dobra. Proszę, żeby tu nie było żadnej fabuły już więcej. O nie, to będzie fabuła, pamiętam. On ci płaci za promocję na streamie? Nie, nie wypowiedziałem nazwy tej osoby. Od niego 35 zł? Nie, właściwie to piąta jest od Magdy. Na misję kosmiczną. No, może będę miał innego kota, no wiesz. Zresztą jest w tej grze Name Changer, więc... Sprawdźmy, jak tam nasz Kizimizer. Limber. Myślałem, że miał... Czy musiał tam być Speedstay? Co ci to dało? No miałeś misję wysłaną w kosmos. Na moim save'ie w Kerbalach... misja z twoją... misją krąży po wszechczasy. W grze, więc... Support poszedł w wsparcie. No tak. Słucha, po prostu śpi uwag. No ale, tak jak mówię, na moim game save'ie w Kerbalach twoja flaga będzie po wsze czasy widniała. Z napisem, że jesteś najlepszą koleżanką i coś tam. Moje oproszenie o SEO, nie wysłał, nie mam on, typie. Ech. Dasz takiej rękę, a odgryzie rękę. Sprawdzałem, czy nie ma tam, prawda, ukrytych, prawda, rzeczy. Tutaj też nie ma ukrytych rzeczy. Co takie zakamarki, jak nie ma poukrywanych rzeczy? W dawnych Pokemonach to by jest nie było niepomyślenia. No nie... Nie masz odznak. Masz mało doświadczenia. Wracaj, wydupiaj stąd. Dziękuję, panie przyjemny łysolku. Czyli muszę zdobyć odznakę. Czy to jest gim? Trainer School. No pewnie tu będzie ten patafil nasz kolega. Kiedy Pokémon jest otruty i prawda... Może się naklepiemy, pewnie. Najebę ci. Także się zasrasz. Kiedyś to było. No, trzeba najebać zielonego Ufolda. Sniły poziom 8, do dupy nie chcę wstać tego wężora i nim Pugmera. Ja się dziwię, co tak powoli, mam odpaloną grę na 100%. On będzie miał Snivy, pewnie jakieś inne gówno typu, nie wiem, Pidaw może. Proszę o Piduwa, to na Piduwa wystawimy tego, Kizimi Oranberry. O nie! A już sprzedał Beach Slapa. Dalej naprzód tutuś. Mogę uklepnąć tego Tailwipa, tak to teraz myślę sobie, że trochę czasu, ale... O nie! O nie! Na szczęście tutuś jest szybszy, prawda, od Snivy'ego. Purloin. Dobra, zrobimy tak. Podstawimy tutusia. Walniemy tutusiem, prawda... Watergun nam klepniemy. Hadzia. I świetnie, i on nam teraz zabija tutusia. I my wystawiamy Kizimizi. Kizimizi zgarnia całą glorię i chwałę. Gloria Victis. Prawda? I tak dalej. O nie, walniemy Wideweepa. Na szczęście jest uselessem, więc... No proszę bardzo, Kizimizi zgarnia poziom doświadczenia. Nie ma pierniczenia. Poziom doświadczenia. Dostał assist, dzięki czemu będzie w stanie teraz używać Watergun'a. Wracam do pracy i tak chciałem odmienić, że dalej jestem oburzony brakiem sera, że nie jestem bardzo przykro, mój wieczór jest zepsuty. Będzie ser już. Daj se dziocha na wstrzymanie, będzie ser. Spoko, że można biegać w budynkach, nie? Profesor Oak nie płacze o to i tak dalej.
Dum 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 dum. Wiesz, zawsze możesz tam sobie w tle coś słuchać, na przykład mojego gadania o Pokemonkach i tak dalej. Czy pan jest gym liderem? Tak, ja jestem gym liderem, a ty? Tak, chcesz tutaj gym lider? Oszałot, no tak, 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 musisz się przyzwyczaić. Spróbuję potrenować w Dream Yardzie. Daj tutaj to ziomek. A co, że teraz, w tym momencie, czy ogólnie? Wyskoczyło coś? Przepraszam! Jeśli wyskoczyło, to miałem po prostu wyłączone powiadomienie. Nie, powinno być wszystko włączone teoretycznie. Muszę to sprawdzić, Tip and Donation. A, tylko jak ja się tam logowałem teraz? To jest e-mail chyba, nie? Zobaczcie, za pierwszym razem. Justice for Sir, nazwij kota Sir, złotówka, blikiem płacona. Faktycznie. I poprzedni donate, proszę o reklamę swojej osoby, o treści moja koleżanka Magda jest najlepszym graczem na świecie, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Uwaga. A nie mam pojęcia, Darko, to jest tak cicho. A teraz? Uwaga, będzie gra głośna bardzo. Nie mam kompletnie pojęcia, Darko, jest tak cicho. Obecnie mam normalnie przygłośnioną na normalną głośność. Więc kurde, fajna, dziękuję. Dobra. No już przed chwilą to zrobiłem. Jak będę miał możliwość, no... Name Rater, nieprofesjonalny streamer. Jak ktoś ten wiejski? Marlena, ty szkalaczu. No dobra, jak będę miał akurat drugiego kota, może wejść do złapania, to złapę. I nazwę go Ser. O, my tu trenujemy i tu trenujemy. O, muszę go trafić. Halo! Okej, lepiej już jest. O, Purloin. No i dobrze. Nie mam pojęcia, czemu się nie wyświetliło, ale dziękuję bardzo serdecznie, moi drodzy. No, całuję gorąco. Hit or miss i tak dalej. Pewnie ma jakiegoś gówno Pokemona na drugim slocie. Scratch, no właśnie, jak można być takim... Chlapci, chlapci. Biorą, widzę, że nie mogę. Nie mogę z was. Po prostu. Muzyka z festynu wiejskiego. Właśnie, taka... Zobacz, Magda. Myśli, że wychodzi na pole, to od razu wie, jakie są wiejskie rzeczy, nie? Zetkniemy się Pokemonami. Przecież stykałem się z tą Pokemonami, jak tradowaliśmy się. Wymieniliśmy się nawzajem Pokemonami naszymi i tak dalej, i tak dalej. Kolejny purchlak, no. Chcę być silniejszy od gim liderów. Nie jest ciężko, mój drogi chłopcze, ale jeśli będziesz cały czas na tej drodze, to niekoniecznie się to uda. O, oponent ma porada wkurwionego patrata. No i prawda. Ze mną chce się stykać. Ale no ja mówię, a ze mną się już stykała. Prawda, Tutus jest tutaj napierniczaczem. Sikała na dzieciaka w kibelku na zewnątrz. Kurde faja, no to potężna sprawa. Nie wiedziałem, że masz traumę na pająki i owady. Ale jak będzie jakiś Pokémon pająk, to nazwę go Wychodek, żebyś nie było smutno.
Tu. No weź terminologię. Chciałem wychodek ty piaro. Jezus Maria, co za kobity. Osza łot? Też pan Sira? Tak. O, dostaliśmy ognistą małpę. Poproszę o imię dla ognistej małpy. Może pokażę, jak wygląda, żeby nie było tutaj, prawda, niedomówień. Możecie nie wiedzieć, jak wygląda ta ognista małpa. Tak wygląda Pokémon Ognista Małpa w pierwszym stadium, a to jest jego ewolucja. Tylko proszę o imię dla ognistej małpy. Nasze zdanie nie ma znaczenia. Oczywiście, że ma, dlatego was pytam o imię dla ognistej małpy. To jest wasza okazja, bo jak nie, to nazwę go ser. Come on, bra. Ale wolisz, żebym go nazwał Come on, bra, czy N-word? Jezus Mario! Ale jesteś po prostu... Norwid. I patrzcie. I po prostu jak napisze coś Magda... Taż... Czajcie? Bo Norwid to też N-word. I dają go N-word with. Nie, dają go N... Orwid. N Warwit. Patrzcie, jakby pozamiać literki, to N W Ordy. N Wordy może. Norwid to też jest N Word, dziewczyny, także. No i Damian, także to też wiecie. Takie rzeczy się dzieją. Schowam, prawda, wskaźnik. No kazałeś go nazwać N-word, a Norwid to też jest N-word, nie? O, ma liźnięcie i podpalenie. O, ciekawe. No i widzicie, nasza drużyna, prawda, zwiększa się. Halo, pachołku. Halo, zaklinowałem się. A nie. Rozumiem, że fabuła mnie tutaj zmuszała, żebym dostał tego zasranego małpiaka. Żebym dostał tego naczelnego w celu pchnięcia fabuły do przodu. No dobrze. I znów miejski festyn z fekaliami na zewnątrz. Tyryryryry. Dobra, szybki heal. No, prawda, pani tutaj świadczy nam nasze usługi, nasze swoje usługi. Też jest, ale jest atak FIF, także wiesz. Atak FIF to tutaj musi być grany po prostu. Zresztą zobacz, żeby nie być gołosłownym. To zobacz, ma atak, który sprawia, że przeciwnik nie może używać jagód, czyli pewnie kradnie mu jakieś banany albo inne arbuzy. Pozdro dla kumaty, hehe. No, tu ja jestem Clyde, jestem przewodnikiem, tutaj prawda, świeża woda dla ciebie. Nie wierzę w was. A, tam wiesz. O nie, zaatakował mnie jakiś tej farfocel, przepraszam. Putu. To jest w sumie kiepowe, że tutaj jest właściwie niemalże dwóch game leaderów, prawda?
normalnych. Bo oni używają normalnych Pokemonów i następny Kim Leader też używa Pokemonów normalnych. W związku z czym jest mech. Jezu, Damian. Nie no, fajne takie, prawda, emoji. Szanuję. Marlena będzie za 40 minut. Przez te 40 minut Marlena dołączy do naszej drużyny. O, patrzcie, jaka Majdo! Tak to się nazywa chyba, nie? Marlena pomuszu. To jest Majdo, nie? No, wygląda na taką Vitress. Niby Vitress, a nieco Mistress, nawet powiedział. Jazda na pyrkę. Ty piszora. Kadzia. Niech mnie klepnie jeszcze za 2 HP, to będzie do komedii. Nie, trochę za dużo klepnął. No i oponent naklepany, prawda? Wystawiam własnego Kizimizi. Kadzia. No nie, ryknął na mnie, zrobił manewr ze szeka. No zarysz, no. Miau, miau, miau. Jeszcze raz, Hadzia. Tyrytytym. Pięknie, proszę Państwa, Tutuś rośnie w siłę. Jego live na Twitchu to nie są żarty. Napiszemy, prawda, gierkę. Ciach. Jutro na 8, nie, mnie nie będzie. Tpiarki, a już napisała, że wiadomo, że to nie do mnie. Witamy w Striaton Pokémon Game. To jestem ja, to jest mój klon, a to jest mój klon i ja jestem klonem ich też, nazywa się Cilan. Jak ten taki płyn do prania. Hadzia, no hard feelings, me and my grass type will, I'm gonna battle with you. Z wężem, czy z mężem? Pokażemy mu, co nasz N-word tutaj, prawda, robi. Z takim jak on. O, to jak będziemy walczyć, to zawalczymy też, co nie? To Cilan. Fucking. O nie! Wyjaśnijcie mi tego mema, czy nie bardzo? Dziabnął mnie! Serio, Deer jest jakiej akuracji, Deer? To możecie mi powiedzieć, kto jest na przykład złodziejem Pepsi? O nie! Uff, oponent mi robi bad manners, tak zwane. Nie!
Domyślam się, że mieszkanie z Magdą może takie być. Dobra, naklepimy go na pyrkę jeszcze raz. Użyłem potężnego ataku, znanego jako Water Gun. Po prostu wiesz, Magda ma umiejętność Intimidate. Miejmy nadzieję, że... A nie, to specjalne... Specjalne tak też... Większa typowi. Nie chcecie wysłać linka na czacie? Szczerze mówiąc nie wiem, chyba nie. No ogólnie YouTube blokuje taką możliwość. Marlena cię bije. Wiesz no, co was tam kręci, nie? Uja! Naprzód N-word with. Pdzio! Nie mogę się dać tej permission, nie? Nie mam takiej możliwości. Kurde, na BuzzFeedzie co? Jakim rodzajem sera jestem pewnie? Kręćcie przemoc, Magda? Nie, no muszę się healnąć. A dobra, jeszcze raz go naklepiemy. Liczyłem, że oponent poleci jakiegoś, nie wiem. Znaczący atakat, proszę. Chcesz jeszcze pożyć? No chętnie bym pożył. Mam jeszcze trochę planów pod sobą, tak powiem. Bez quizu? Jaki jestem rodzajem sera? Fleśniowy! A wiesz, jest paręnaście rodzajów sera pleśniowego. Zresztą camembert też jest pleśniowy, więc... Dobra, trzeba go naklepać. Adzia! A jak przyjemnie, to Turek Camber. Prawdziwy, delikatny, rozpływa w ustach się. Wstawimy Enorwida, bo typ pewnie ma tego.
Oranbery na swoim pansagu. Chcia, ale biczuję, zobaczcie tylko na to. Ozio! Teraz będzie śpiewać? Nie, nie, ja raz sobie zaśpiewam i wystarczy. Nie jest to wprawdzie. Ona by tak chciała być tu ze mną. No i pięknie, oponent naklepany. N-word wit. Dostaje, prawda, level. Mamy odznakę trójkąta. Trio Badge zostało dodane i Pokémon do levela 20 zostaną do nas dołączone do drużyny, ale świetnie. No. Cudownie. Pierwsza odznaka zdobyta. Naklepaliśmy oponentowi do odbyta. O, jestem Fennel i profesor Juniper tutaj powiedziała, że jestem postacią fabularną, ważną najwyraźniej. Zapraszam cię na pięterko. Fuj, zaciąga 10 lat na pięterko. Jestem naukowcem i tutaj prawda pomoc, coś tam, dam ci taką maszynę, hidden machinę. HM01 cud. Cud, jak go zabijesz, hehe. I teraz znów fabułka. Fabułka to taka, jak macie na przykład mydełko fa i ono serwuje się w bułce, to wtedy jest taka fabułka na przykład. Ale jestem comedy. We have achieved the next level of comedy. Cium. Ale na przykład to będę bardziej od Turka Camembert, teraz chcę się śpiewać. Siabada, ty ja, mydełko fa. Ale muszę nauczyć któregoś z moich Pokemonów ataku cud. Że mydełko fa, tak? Miał! Hadouken! O nie, to fabuła, znowu ta Lambucera. O, tajemnicze Pokémony, to ja, mój ojciec nie chciał mnie puścić, ale to znów jestem ja. Kiedy będą jakieś fery? W tej generacji nie było jeszcze fery Pokémonów, wiesz? No, nie ma jeszcze w tej generacji fery Pokémonów. O, to jesteśmy my, prawda? Tutaj będziemy napastować tego Pokemona. Okej, no nie ma. Pokemon Fairy było 6 generacji. Ale mnie wjechał! Krzywdzić Bartosze. Ale Pokémon też może krzywdzić ty, Bianko z sranko. Ona purlojna chyba, nie? Patrata. Tyle powiem na ten temat. Smutne, no smutne, smutne. Wjechał w nią po prostu jak dzik w śmietnik. Czy to samica? Na co wygląda? Nie chcę nikomu determinować płci, ale wygląda na to, że Team Plasma przyjmuje również samicę. O, patrzcie, która godzina. Minuta ciszy. Tak naprawdę to mam źle ustawiony zegarek na kompie. Chyba 10 minut się spóźnia. Tak, 10 minut się spóźnia. Także 10 minut temu doszło do tego przerażającego wydarzenia.
Miau, miau. Kill me now. O, to my. Oziu! Make with the dream mist. Teleportował się. No i urządzili szybką spierdolkę. O, to Pokémon Musharna, który uratował Munę. O, to jestem ja, prawda, fabuła Musza. Muni. O, to prawda, Musharna ewoluuje z Muny i coś tam. O, przedmiot leży, chyba sego kurde wezmę. Dream Mist, świetnie, spotkajmy się potem w domu na moim pięterku. Mogę tutaj zobaczyć takiego samego Purfloka dla przekonajmy się. Nie wiem, czy to są te muny faktycznie. Dostałem Pokeball. Jak się tam na górę dostać? O, tu są schody. Nie. A, fucken. Bieranko w spanko, dobrej nocy ci życzę. Marleno. Kurzydło. Tak, śmieszny nick. Fajny, taki oryginalny. Dlatego, że lubisz kurzyć? Pewnie nikt tego nie słyszałaś. Repel. Très bien. I ciach, potion. Można również zaśpiewać sobie potion man, take him by the hand i tak dalej, i tak dalej. Jak się nie dostać tam na dalszą część, to nie wiem. Ach. Nie chcę patrata, wolałbym tego, jak się nazywa, to Munę na przykład. Teraz będziemy mieli dostęp do kolejnej lokacji, w związku z czym nie ma co tam się chyba napinać jakoś bardzo. Tak, bo to było tu i tu nie ma przejścia. Tak? No nie, schizowy szczurze, nie mam czasu na ciebie, na twoje głupoty. Nie wiem, ale zakładam po prostu, że ten słupek po prostu znika se tam randomowo w jakimś momencie gierki. Szczerze mówiąc, nie zdziwiłoby mnie takie zagranie ze strony growych dziwaków Game Freaka. Dobra. Można sobie jeszcze tam pobiegać. Ewentualnie to się tam obchodzi od dołu. Nieważne, albo czy to ważne, nie wydaje mi się. Triathlon City. Nazwy tych miast są po prostu tak zapominalne, że też głowa mała. O, to... A, Jezus! Fabuła. Kończmy z tym festynem, prawda, wiejskim i jazda. Cześć, to prawda, to da, Dream Mist i tak dalej, CGR. Nintendo Wi-Fi Communication i dostać po niej zegarek. Gear. Nie! Bab sztylu, nie rozmawiaj ze mną na ten temat. O, dostaliśmy... Palpad. Aha, okej, fajnie.
Jest. Świetnie. Teraz przynajmniej w zadaniu części pojawia się zegarek i tyle. Dobra. Jasta. Jeszcze drugą odznakę cię klepniemy i... też pora spanko. Ty. Rose 3. No, dziękuję. O nie, to jest to przedszkole zasrane. Daycare tak wcześnie? Ciekawe. Aha, można tutaj leczyć Pokemony po wystawianiu ich do walk. Jeje! Arar! Yes. Dobra, wystawimy naszego Kichimichi do double walki. Drogo, myślałem, że żeby zostać trenerem, trzeba mieć 10 lat. A z tego co widzę, to... Kichimichi. Dziękuję bardzo serdecznie osobie, która dała mi donate'a o treści kizimizi. Jednakowoż nie mam pojęcia, dlaczego ten donate jest tak cicho. Właściwości. Czy da się zmienić jego głośność? Dodatki do OBS. Komunikaty. Szablon komunikatu, coś tam. Napiwki. Nie mam pojęcia, dlaczego jest tak cicho. I to kompletnie nie mam pojęcia. A tym razem przynajmniej zauważyłem. Dziękuję bardzo serdecznie za 5 zł, z których dostałem 4,65. Płatność blikiem, więc dziękuję serdecznie. Dziękuję, naprawdę, naprawdę dziękuję. Wiele to znaczy dla rozwoju tego kanału i tak dalej. I to bez memów, naprawdę wiele to znaczy dla rozwoju tego kanału. Tak jak mówiłem, jak kupię sobie w końcu szafę... Chciałem powiedzieć szafę grającą. Szafę na broń i brońki do niej. To... moi drodzy, będzie... audycja, znaczy nie audycja, audycja ze strzelnicy to nie, ale będzie materiał ze strzelanka. Kurde, fajne, no muszę popatrzeć, dlaczego tak jest właściwie. Właściwości, anuluj, cyk, filtry. Tak jakby po prostu ten sygnał był cicho. Właściwości. Wszystko się niby zgadza, ale nie mam pojęcia, dlaczego jest tak cicho. Będę musiał sprawdzić to kiedyś. Nie, został wymówiony. O, Incinerate działa na dwa cele. Nawet nie wiedziałem. No i gitara. Naklepane oponenty. To sprawdzę nawet teraz.
Dipand, Donation, głośność, Donate. No, normalnie włącz wiadomości głosowe. Możliwość nagrywania od kwoty 3 Ziko. Aha, dlatego nie było dźwięku wtedy. Awatar, konto społecznościowe. Metody napiwków. Wider PSF card jest odblokowany. Miła sprawa. Discord konta, GIF, maksymalna długość utworu. Kurde, faja, no nie widzę tutaj nigdzie głośności. Niestety. Dodatki do OBS, komunikaty. Ustawienie szablonów. O jest, głośność czytania wiadomości. Głośność czytania, obrazek komunikatu. Okej, powinno być spoko teraz. Teraz tak, twoje napiwki. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest tylko placebo, że to głośniej słychać, ale... Czy to będzie to samo, ten sam link? Ten sam link to jest. Kurde, no czemu jest to tak cicho? Może to dopiero zaskoczy, ale no. Lista osiągnięć, słoik napiwków, pociąg napiwków, lista subskrypcji, lista napiwków, odliczenie do końca streama, cel napiwków, licznik widzów, licznik subskrypcji, playlista, piosenki na żądanie, sceny ogólne, dodatki. Ustawienie szablonów.
Problem domyślny. Stanie wiadomości Ewa. Zapisz szablon. Domyślny jest niby szablon. Komunikaty. Szablon domyślny. No nie mam pojęcia dlaczego. Jestem bardzo zawiedziony tym, że jest tak cicho. Może jak się jakoś ustawienia odświeżą, to zaskoczy, nie? Ale jakieś gestapo się do mnie dobija. Ale myślę, że to i tak jest pora na kończenie tego live'ika. Już pora taka, że tutaj godzinka się nie zgadza, ale tu się godzinka zgadza, także zapiszemy giereczkę. Zapisane. Gitara. Także to moja wartość, Pawlik i cześć. Dziękuję oczywiście za donaciki. Pa, pa.